Witajcie w kolejnym odcinku Pogotowia Polowego. Trochę się nie widzieliśmy, no ale to wszystko przez okres spoczynku zimowego. Powoli zbliża się wiosna i musimy już zacząć myśleć o tym, co na polach. No wiem, że od nowego roku nie dzieje się dobrze. W zasadzie w rolnictwie, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej, sytuacja jest bardzo trudna i wielu z Was ma bardzo poważne dylematy, żeby jakoś przetrwać i przeżyć te trudne czasy i kryzys. No ale z drugiej strony musimy spojrzeć albo poszukać jakichś plusów, chociażby w tym, co się dzieje na polu, bo jak widzicie, na polach sytuacja jest dość optymistyczna. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak podejść do nawożenia w tym roku, jak ewentualnie sprawdzić, czy wszystko w porządku z roślinami po zimie. Pokrótce, jaki jest stan roślin? No po pierwsze, jesteśmy na polu, no jesteśmy jak zwykle w Wielkopolsce i myślałam, że będę potrzebowała więcej siły, żeby wbić łopatę, ale okazuje się, że przynajmniej tutaj ziemia jest nie do końca przemarznięta. Na głębokość łopaty w zasadzie bez problemu ją można wbić. Jak wygląda sytuacja? No na wielu polach mamy śnieg. Zima w końcu przyszła w styczniu, u nas już śniegu nie ma. Ziemia rozmarza, rośliny weszły w zimę bardzo dobrze rozkrzewione, zwłaszcza te z optymalnych terminów siewów. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery rozkrzewienia, niekiedy nawet pojawia się piąte. No jak z rzepakami? Z rzepakami sytuacja jest równie dobra w większości przypadków, bo są także plantacje, które wysiane były na początku września i tam, jeśli trafiły w suche warunki i bez deszczu, są nierównomierne wschody, ale w większości przypadków mamy 12, a nawet 14 liści, szyjkę korzeniową grubości ponad 15 mm, nawet około 20, no i zdrowy, silny system korzeniowy. To jest bardzo obiecujące. Pamiętajcie, że w zeszłym roku pokazywałam Wam, jak sprawdzić, czy rzepak przezimował. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że mamy przedwiośnie, już powoli się ono zbliża. I pamiętacie 2012 rok. W lutym wszystko wyglądało dobrze, po czym nie było śniegu, rośliny już powoli zaczynały się przygotowywać do startu wegetacji. Przyszły mrozy, przyszły silne wiatry i mieliśmy ogromne problemy, przesiewaliśmy plantacje. Nie zakładam, że tak się wydarzy, ale gdybyście mieli czasami wątpliwość, pokażę Wam dzisiaj, jak w bardzo prosty sposób sprawdzić i uzyskać pewność, zanim wjedziecie w pole i zaczniecie stosować nawozy, jak sprawdzić, czy faktycznie rośliny są w dobrej kondycji i czy nie wymarzły. Co będziecie potrzebować? Przede wszystkim szpadel. Szpadel będzie Wam potrzebny po to, żeby wykopać rośliny. U nas od 4 dni mamy temperaturę w plusie. Jak widzicie, bez problemu wbiłam się w ziemię i te rośliny wyciągnęłam. Jeżeli byście mieli kłopoty, no to wzorem, jak w zeszłym roku widzieliście, ja się posiłkowałam siekierą, żeby wykopać rośliny z bryłą ziemi. Najpierw oczywiście musicie przyjechać na pole. Wykopujemy rośliny, staramy się z bryłą ziemi i następnie zabieramy je ze sobą z pola, oczyszczamy bardzo starannie, oczyszczamy z ziemi, płuczemy je wodą. Ja na potrzeby dzisiejszego odcinka pozwoliłam sobie to już wcześniej przygotować, a w zasadzie muszę oddać tutaj honor moim kolegom redakcyjnym. Jacek i Janusz, dziękuję Wam bardzo. Oni już przygotowali dla mnie te rośliny wcześniej. Opłukali dokładnie. Następnie przycięli je około 2 cm nad węzłem krzewienia. Zobaczcie, pokażę je Wam. Nad węzłem krzewienia. Wypłukany, widzicie, cały system korzeniowy i przycięte około 2 cm nad węzłem krzewienia. Po co? Ano po to, żeby następnie wziąć je, zawinąć wilgotny ręcznik papierowy, my akurat mamy ligninę, położyć właśnie w takim, na przykład na takim pojemniku, na parapecie, najlepiej na parapecie okiennym, w temperaturze pokojowej, ano po to, żeby zaobserwować, co się będzie działo, czy się pojawią przyrosty. Już po 24 godzinach widzicie, że pojawiły się tutaj przyrosty, to znaczy, że rośliny przezimowały. Co jeszcze ważniejsze, gdybyście chcieli uzyskać już zupełnie pewność, zerknijcie jeszcze, co się dzieje z węzłem krzewienia. Przetnijcie rośliny, zobaczcie, czy nie ma żadnych przemarznięć. Tutaj widać, że jest wszystko w porządku, system korzeniowy jest zdrowy. A gdybyście jeszcze zostawili na dzień, dwa, myślę, trzy dni te rośliny i zobaczylibyście tutaj przyrosty systemu korzeniowego, to już będziecie mieli całkowitą pewność, że te rośliny przezimowały. Także filozofii wielkiej nie ma, a wtedy macie
pewność, że te rośliny są zdrowe i są w stanie rozpocząć wegetację. Jesteśmy teraz na polu rzepaku. No i w zasadzie w kwestii nawożenia to bardzo mocno dotyka najbardziej chyba myślę producentów rzepaku, ale także i zbóż. Kwestia nowych przepisów. Pamiętajcie, że mamy od tego roku, w zasadzie już od zeszłego roku, ale dotyczy nas to teraz także, kwestia nawożenia azotem. Możemy azot stosować dopiero od 1 marca. Niezależnie od tego, czy w nawozach naturalnych, czy mineralnych. No i musimy czekać do tego 1 marca. Pierwsza podstawowa sprawa jest taka, czy uda się wtedy wjechać w pole. Druga sprawa jest taka, że pamiętajcie o tym, że wprawdzie azotu nie możecie podać wcześniej, ale na przykład potas, siarkę, magnez możecie już podać wcześniej, pod warunkiem oczywiście, że możecie wjechać na pole. Gleba nie jest zamarznięta poniżej 30 cm, nie stoi na niej woda, nie ma śniegu, nie jest to na skłonie pole i możecie go zastosować. A jak stosować azot? Ile podać azotu w tym roku? Jak do tego podejść? To już opowiem Wam w kolejnym odcinku Pogotowia Polowego, na które już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście więcej informacji, bieżących informacji, także o tym, co się dzieje w rolnictwie, o tym, jaka jest trudna sytuacja, znajdziecie na naszej stronie internetowej, na naszym portalu topagrar.pl. Oczywiście czytajcie także Topagrar, tam także piszemy o tym, co się dzieje, radzimy, ale pamiętajcie, że Topagrar to nie tylko strona internetowa i miesięcznik, to także spotkania, seminaria. I właśnie na takie seminarium chciałabym Was dzisiaj zaprosić. Za nami seminaria uprawowe, a przed nami już 5 marca, zapraszam serdecznie do Piątnicy, na seminarium poświęcone doskonaleniu pozyskiwania paszy z użytków zielonych, z łąki pastwisk. Będą tam eksperci, będzie profesor Łyszczarz, będą lekarze weterynarii, którzy będą także nam radzić, jak utrzymać dobrą zdrowotność stada, jak żywić paszami z użytków zielonych, jak uzyskiwać więcej świetnej jakości pasz objętościowych. Będziemy tam także my. Zapraszamy serdecznie. Więcej informacji na topagrar.pl. Spotkacie się z nami 5 marca w Piątnicy. Zapraszam serdecznie.